Cześć Marku. Witam, cześć. Mamy połowę sierpnia. Jesteśmy w sadzie w Rojewie w województwie kujawsko-pomorskim u Marka Czarneckiego. W scenerii letnich upałów. Od kilku dni temperatura regularnie przybija 30 stopni. A nawet 35 tutaj mamy. Tak, i rośliny odczuwają stres cieplny. Tak, a my im tutaj staramy się tutaj troszeczkę pomóc, tak? Włączamy zraszacze właśnie na odwadnianie nadkoronowe. Dzięki czemu skutecznie obniżamy temperaturę właśnie, tak, podnosimy wilgotność i dzięki temu rośliny bardziej łagodnie znoszą te upały, tak. Zapewne słychać w tle charakterystyczny dźwięk zraszaczy systemu AFP. Miejmy nadzieję, że też można zobaczyć opad. Ciągłe opady deszczu wywołane tymi zraszaczami, tak. Mamy tutaj dosyć gęsto padające krople, przyjemny letni deszczyk daje uczucie chłodu. I podniesiona wilgotność powoduje to, że rośliny nie transpirują tak mocno i nie mają takiego dużego stresu, tak? Także to tak, nie musimy stosować glinki koolinowej do pokrywania owoców przed poparzeniami, bo tak samo tutaj mamy temperaturę odpowiednio niższą. 5, czasami 7 stopni mniejsza temperatura jest tutaj w instalacji, znaczy nie w instalacji, tylko w kwaterze chronionej, a w kwaterze niechronionej, tak? Także tutaj jesteśmy bezpieczni o to. O jakość owoców, tak? Dzięki temu owoce będą się, mam nadzieję, lepiej przechowywały, będą mniej podatne na GPP, nie będą miały poparzeń słonecznych, co bardziej będzie pewnie podatne tutaj szampion, tak? Albo grupa Jona Goldów, a tutaj jesteśmy akurat w gali Śniga, więc ona też już tutaj bardzo ładnie jest niedługo przed zbiorem, więc robimy wszystko, aby ona była jak najlepsza i jak najlepiej się nam przechowywała. Marku, jesteśmy teraz w kwaterze Prince'a. Jak widać, ochrona przed wiosennymi przymrozkami była skuteczna. Owoców na drzewach nie brakuje. A przypomnij, ile wody potrzebuje system AFP? Zarówno jak i do ochrony przeciw przymrozkami, jak i ochrony przeciw negatywnym skutkom upałów. Zużywamy około 12-13 tysięcy litrów wody na godzinę na hektar. To faktycznie niewiele. Nie ma innego systemu, który przy takim zużyciu wody zapewnia ochronę całej powierzchni plantacji. Tak. A to jest szczególnie istotne również w czasie upałów. Tak. Racjonalne gospodarowanie wodą to jedna z największych zalet systemu AFP, która pozwala na ochronę przed przymrozkami, ale jak widać również przed upałami, tym sadownikom, którzy mają ograniczone jej zasoby. Mniejsze zużycie wody to również mniej energii potrzebnej do jej pompowania, a tym samym mniejszy koszt. To wszystko na dziś z sadu Marka chłodzonego systemem zraszaczy AFP. Dziękujemy za uwagę.